W najbliższy piątek zbiorą się radni Rady Miejskiej Suwałk. Wśród licznych tematów, między innymi stawki podatkowe od środków transportu, stawki podatku od nieruchomości, ale też dwie petycje. Pierwsza z nich dotyczy ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami. Jak dowiedzieliśmy się z materiałów sesyjnych, Komisja Radnych po starannym rozważeniu argumentów, obaw autora i doniesień naukowych zarekomendowała pełnemu składowi Rady odrzucenie tej petycji. Z akceptacją komisji spotkała się natomiast petycja dotycząca ochrony zieleni i zasobów przyrodniczych Suwałk. Ostateczna decyzja należy jednak do całej Rady. W piątek Rada zapozna się również ze szczegółową informacją na temat szalejącej w mieście epidemii. Rada będzie obradowała zdalnie.